ta nazwa była na tyle wykręcona, dziwna. Mnie się ona zresztą na początku wcale nie podobała. Tam była taka wyspa, gdzie tam jakiś był taki cypelek, który nazywał się Mołca. I w tej książce było to przedstawione, że jest to świński ryj po albańsku. Mam świadomość tego, co to znaczy, bo wiem też, skąd Ksantyp to zaczerpnął. Skąd się do tego wziął świński ryj, to naprawdę nie wiem. Później się okazało, że to nie do końca tam ten, kto to wymyślił, taki research zrobił, że to nie do końca prawda. Kiedyś takiego Albańczyka poznałem, mu to pokazałem, mówię, zobacz, zobacz, ja mam po albańsku ten. On w ogóle się popatrzył na to i mówi, to nie jest po albańsku, nie? To nie znaczy świński ryj po albańsku. Okazało się, że to jest taki gest ręką w Grecji, który się właśnie robi tak, że się pokazuje komuś tak dłoń i to oznacza dokładnie to samo, co... Chciałbym być tym, kim pragnę być, pragnę być tym, kim chciałbym być. Chciałbym być tym, kim pragnę być tym, kim chciałbym być. Chciałbym być tym, kim pragnę być tym, kim chciałbym być. Mogę powiedzieć, że genialny, Tomek jest genialnym gitarzystą, bardzo się z nim dobrze gra. Duże piosenek to są jego pomysły, które w tym ostatnim stadium Mołcy zafunkcjonowały. Ja nigdy nie byłem jakimś tam twórcą, że przynosiłem jakieś riffy czy pomysły i tak dalej, no ale zwykle to przynosił Ksantyp, jakiś tam pomysł. Większość riffów było Lipera, tak mi się przynajmniej wydaje. On gdzieś tam stał sobie w kącie i tak pitulił na tej gitarze. I ja mówię do niego, ty, co to jest, zagraj to. Nie, no wiesz, no, w domu siedziałem, wiesz, tam, myślałem sobie, ty, to jest dobre, zagraj to. Nie. No zagraj to, mówię, zagraj to w kółko. No i dochodził potem Wiktor z perkusją, dochodził basista, dochodził Michał. I tam powstawały piosenki.